No i drodzy Państwo, nareszcie widzimy się z Wami po krótkiej przerwie w programie Zoom przy kawie. Czy tak się zachowuje pracoholik, że nie potrafi żyć bez swojej pracy? Myślę, że tak. Ale drodzy Państwo... Czy jesteśmy pracoholikiem? Oczywiście taki żartobliwy wstęp do kolejnego tematu, ale o ten pracoholizm podpytamy naszych gości. Są nimi Krzysztofa Łabudzińska-Kuszewska, prawnik, tak. Kobieta wielozadaniowa. Pracująca 24 godziny na dobę. Zaraz o tym się dowiemy. I Kamil Zieliński, psycholog. Dzień dobry. No właśnie, jak to jest z tym pracoholizmem? Bo tutaj nieprzypadkowo przedstawiłem, że pani tu pracuje 24 godziny na dobę. To już by chyba trzeba było to pytać mojego męża, czy tak faktycznie jest, ale mówiąc całkiem poważnie, to no, pracoholizm jest jakby z samej nazwy uzależnieniem, tak? Więc ja tutaj oczywiście oponuję i bynajmniej nie jestem pracoholiczką, a to, że lubię swoją pracę i traktuję ją jako pasję, no to myślę, że to no wynika. No właśnie, bo to jest istotne. Ja mam takie zawsze jakieś, nie wiem, odnoszę wrażenie, że niektórzy mówią, że pracoholikiem jest ten, który z pasją wykonuje swoją pracę, ale tu idąc za Edisonem, jeżeli ktoś kocha to, co lubi, to w ogóle nie pracuje, prawda? A jeżeli my to spełniamy się w danej pracy i rzeczywiście ona nam troszeczkę czasu dużo zajmuje, to czy już tutaj jest ta cienka granica przekroczona i już jesteśmy pracoholikami? To myślę, że to bardziej pytanie do pana psychologa. Z tym odpowiem, nie ma sprawy. Proszę bardzo. My rzeczywiście potocznie tak mówimy sobie o pracoholikach, że ten, kto pracuje bardzo dużo, to jest pracoholikiem, nie? Jak sobie tak spojrzymy tutaj na siebie, to pewnie każdy z nas jest trochę pracoholikiem, ale tylko potocznie na szczęście, bo jakby spojrzeć diagnostycznie na to, to nie do końca tak jest. Bo jeżeli my pracujemy bardzo dużo, ale jest to dla nas pasja, tak jak rozmawialiśmy, że praca może być naprawdę fajną pasją, no to jesteśmy po prostu w tę pracę zaangażowani. Jesteśmy dobrymi pracownikami zaangażowanymi w swoją pracę. Natomiast jeżeli pracujemy bardzo dużo, ale to nie jest efektywna praca, dzieje się z nami źle, jesteśmy wkurzeni tym, że musimy pracować, cierpimy z powodu tej pracy, no to już jest pracoholizm. I to jest ta różnica. Człowiek zaangażowany w pracę i człowiek, który niestety w tej pracy musi pracować. Taka różnica. Nie ma chyba nic piękniejszego, jak właśnie kochać to, co się robi, prawda? Jasne, że tak. Pani Krzysztofo, no więc idąc z tym tropem, co panią napędza do działania? Znaczy, ja jako prawnik tak sobie pobożnie myślę, że mam takie poczucie misji, żeby pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów przede wszystkim prawnych czy życiowych, tak? Bo to jakby te dwie niwy się przeplatają ze sobą. Ja też mam takie poczucie misji, że walczę z systemem, tak? Z biurokracją, z władzą, która gdzieś tam wydaje takie, a nie inne decyzje. No i jakby tutaj pomagam też często uciśnionym, tak? W pewien sposób prawny, więc to myślę, że to jest klucz tak naprawdę i mój cel w moim życiu zawodowym. I super, moim zdaniem właśnie o to chodzi. To też odróżnia takiego pracownika, który może cierpieć później na pracoholizm, od osoby zaangażowanej w pracę. To jest właśnie to takie poczucie misji, wartości, którymi się kierujemy w tej pracy. Bo domyślam się, że nie zawsze już wtedy chodzi o pieniądze i nie zawsze pieniądze są tą wartością, tylko pieniądze są pewną wartością dodaną do prawdziwych wartości, które kierują nami przy wyborze pracy i przy później zaangażowaniu się prawdziwym w tę pracę. Padło stwierdzenie, że praca może być naszym hobby. Czy jesteśmy w stanie dojść do takiej granicy, po przekroczeniu której nie musimy odpoczywać? Wydaje mi się, że nie. I ja też tutaj troszkę bym to odwrócił mimo wszystko. To znaczy, wydaje mi się, że raczej powinno być tak, że to z pracy zrobimy sobie hobby, a nie robić ze swojej pasji pracę. Wtedy możemy sobie zepsuć niestety swoją pasję, swoje hobby. Panie Krzysztofo, to panią zapytam, jak znaleźć w takim razie tę równowagę w tych wszystkich obowiązkach, w tych wszystkich pasjach, które się ma? Ten złoty środek. No. W moim przypadku to jest dobra organizacja czasu pracy, czyli też stawianie sobie priorytetów, tak? Że dane zadanie, dane zlecenie, dane gdzieś tam przedsięwzięcie teraz jest priorytetowe i obecnie jest gdzieś tam celem, do którego zrealizowania trzeba dążyć, ale też te cele często się przeplatają, tak? Jeżeli zaniechamy pewnego przedsięwzięcia na rzecz innego, dlatego że teraz ono jest bardziej priorytetowe w naszej ocenie, no to też to nie jest gdzieś tam jakieś bardzo duże wykroczenie. Przeciwko samemu sobie, więc tutaj przede wszystkim dobra organizacja czasu pracy to jest przede wszystkim złoty środek.
My też jesteśmy zorganizowani i niestety już powoli widzę według scenariusza czas na tę rozmowę dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Krzysztofa Łabudzińska-Kuszewska oraz Kamil Zieliński byli naszymi gośćmi, a przed nami jeszcze jeden temat.